Chętnych do podzielenia się uśmiechem nie brakowało. Zbiórka w marketach praktycznie w całym województwie była owocna. Na ile? Tego organizatorzy dowiedzą się w najbliższym tygodniu. Mamy tydzień czasu na to, aby wszystkie sprawozdania z całej diecezji wpłynęły tutaj do nas, do biura diecezjalnego. Wszystko zostanie podsumowane, wyliczone i wówczas już będziemy mogli powiedzieć. W koszach wylądowały wszystkie przybory szkolne. Dzieci z potrzebujących rodzin będą miały również do czego zapakować szkolną wyprawkę, bo do siedziby Caritas przekazano kilkadziesiąt plecaków, a będzie ich więcej. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję mi za to, że nie omijaliście nas Państwo, że zatrzymywaliście się przy wolontariuszach, że z uśmiechem wkładaliście przybory, plecaki, piórniki, kredki do naszych koszyków. Zbiórka nie zostałaby przeprowadzona bez wolontariuszy, którzy dzielnie przez 3 dni zachęcali do wzięcia udziału w akcji charytatywnej. W województwie w weekend działało blisko 40 parafialnych zespołów Caritas. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom parafialnych zespołów Caritas z całej naszej diecezji, że po raz kolejny włączyli się w tą akcję, chcąc pomagać swoim podopiecznym, swoim dzieciakom z terenu z własnych parafii, po to, aby one szczęśliwie, radośnie rozpoczęły rok szkolny. Ci, którzy nie zdążyli lub nie mieli okazji wesprzeć akcji z uśmiechem do szkoły, nic nie stracili, bo dary nadal można składać w siedzibie zielonogórskiej Caritas przy ulicy Bema.